Rok temu do prezydenta trafiła interpelacja dotycząca zmiany w organizacji ruchu u zbiegu ulic Chopina i Pułaskiego. Temat przepadł z uwagi na liczne trudności i spore koszty przebudowy tego skrzyżowania, a w szczególności podziemnej infrastruktury ukrytej pod skrzyżowaniem. Teraz temat wrócił w nowej odsłonie. Radni Krystyna Gwiazdowska i Adam Ołowniuk chcą wybudowania lewoskrętu z Pułaskiego w ulicę Kowalskiego. Jak wskazują autorzy interpelacji powołujące się na mieszkańców osiedla Północ, pojazdy chcące wjechać w ulicę Kowalskiego muszą objeżdżać nowe rondo, które z jednej strony usprawniło komunikację, z drugiej zaś wciąż dochodzi na nim do wielu kolizji i wypadków. Dodatkowe skrzyżowanie, zdaniem radnych, poprawi komunikację z osiedlem położonym wzdłuż ulicy Kowalskiego, pozwoli zmniejszyć koszty zużycia paliwa nie tylko kierowcom prywatnych aut, ale także miejskiej komunikacji. I co ma szczególne znaczenie, nowe rozwiązanie zmniejszy ruch na rondzie, co w efekcie zmniejszy jego kolizyjność. W 2019 roku, odpowiadając na interpelację radnego Roszkowskiego, prezydent Rankiewicz poinformował, że miasto posiada nie tylko projekt, ale i prawomocne pozwolenie na budowę nowego skrzyżowania. Zastosowane w projekcie rozwiązanie miałoby objąć jednak nie tylko lewoskręt w Kowalskiego, ale również zmiany na wysokości ulicy Chopina. W efekcie pojawiłaby się możliwość bezpośredniego zjazdu w ulicę Kowalskiego z nitki wiodącej w kierunku Budziska, ale ceną za to byłaby kompletna zmiana organizacji ruchu u styku Pułaskiego z Chopina. Projekt zakłada, że po przebudowie nie byłoby możliwości zjechania z Krajowej 8 w ulicę, której patronuje Fryderyk Chopin. Wjazd na tę ulicę byłby możliwy przez Pileckiego, ale wyjazd z Chopina na dwupasmówkę byłby już możliwy. Jesienią 2019 roku, odpowiadając na interpelację Jacka Roszkowskiego, prezydent wykluczył budowę nowego skrzyżowania w 2020 roku. Teraz sprawa nowego rozwiązania komunikacyjnego w tej części miasta wróciła za sprawą radnych z klubu Łączą Nas Suwałki. Kolejnym ułatwieniem, którego los jest już przesądzony, jest wyjazd z ulicy Łąkowej na ulicę Wojska Polskiego. Skręt z Łąkowej w stronę centrum to jeszcze pół biedy, mówią bywalcy tego skrzyżowania, ale wyjazd z Łąkowej w kierunku południowym wymaga naprawdę anielskiej cierpliwości i dużej dozy szczęścia. Kiepska widoczność i duże natężenie ruchu na tym odcinku Wojska Polskiego to najważniejsze problemy kierowców przemierzających tę część miasta. Pierwotnie pojawił się pomysł, by zbieg ulic uzbroić w sygnalizację świetlną. Teraz okazało się, że koncepcja się zmieniła. Zamiast świateł będzie nowe rondo. Została zmieniona decyzja po konsultacji z fachowcami, z drogowcami. Uznano, że lepszym rozwiązaniem dla tego miejsca będzie rondo. Z uwagi na to, że główną linią kierunku na tej ulicy jest ruch północ-południe. Światła wymuszałyby niestety postój na tej linii, co również mogłoby powodować korki czy nawet utrudnienia w jeździe dla osób poruszających się w kierunku południowym, co wiązałoby się z koniecznością ruszania pod górkę. Dla niektórych kierowców jest to problem. Zatem uznano, że rondo będzie tutaj lepszym rozwiązaniem i również taki wariant jest już przygotowany i powoli projektowany, zatem tylko i wyłącznie, kiedy otrzymam już dokumentację projektową dla takiego ronda, zostanie również ogłoszony przetarg na jego budowę. Jak zapowiada magistrat, przebudowane zostanie też rondo łączące ulicę Bulwarową z Emilii Plater.